Którego łaknie spragnione serce. Gdybyśmy brali Boga za słowo, jakże obfite błogosławieństwa mogłyby się stać naszym udziałem, oby więcej było żarliwej, skutecznej modlitwy. Chrystus chce pomóc wszystkim, którzy go szukają w wierze. Oby więcej było żarliwej, skutecznej modlitwy. Nie wiem, czy zgodzicie się z tym, co mówię, nie wiem, czy przeżyliście to w swoim życiu, ale ja w swoim życiu modlitewnym miałam wzloty i miałam upadki. Były chwile, kiedy czułam, że Bóg jest obok. Były chwile, kiedy czułam, że Pan Bóg działa. Kiedy czułam, że porusza moje serce i nie tylko wiem, że jest obok, ale też czuję to całą sobą. Były też takie chwile, kiedy i nie było to nigdy z winy Pana Boga, kiedy modlitwa dociera do sufitu i nigdzie dalej. Przyznaję ze wstydem, że były chwile, kiedy modliłam się, bo należy, albo taki jest zwyczaj. Zdarzały się chwile, kiedy moja modlitwa ograniczała się do kilku westchnień do Boga w ciągu dnia. I jakiś czas temu, od
czasu krąży mi nad głową refleksja, czy są jakieś sposoby, żeby zdyscyplinować samą siebie, żeby faktycznie moja modlitwa była żarliwa i skuteczna. Czy są jakieś rzeczy, o które mogę zadbać ze swojej strony? Czy są jakieś warunki żarliwej, skutecznej modlitwy? Wiecie, było dużo kazań na ten temat. Wszyscy znamy teksty, że Pan mnie nie wysłucha, kiedy będę knuła coś niegodziwego. Znamy pewne kształty modlitw, pewne recepty, jak zbudować modlitwę, żeby podobała się Bogu. Nie chciałabym tego poruszać. Ja chciałabym powiedzieć o kilku punktach, które zastosowałam w swoim życiu, w swojej modlitwie, które działają i które myślę, że są konieczne, żeby zrozumieć. Nie tyle po to, żeby nasza modlitwa była właściwa, bo jesteśmy tylko ludźmi. Nasz język jest niedoskonały, nasze wyrażenia są niedoskonałe. Bardzo często nasze pobudki, z powodu których przychodzimy do Boga, są niedoskonałe. Wiemy o tym, że Duch Święty wspiera nas w tym wszystkim. Ale zastanawiałam się, co zrobić, żebyśmy naszą modlitwą chwalili Boga i żebyśmy czerpali z niej takie cele, ku jakich ona została nam dana. Bo modlitwa to naprawdę wielkie błogosławieństwo. I pierwszy z takich punktów, które w moim życiu działają bardzo dobrze, to jest rzecz, o którą muszę zadbać jeszcze zanim zacznę się modlić, a także na początku mojej modlitwy. Mianowicie jest to uświadomienie sobie, przed kim tak naprawdę stoję. Dla mnie było to odkrycie na miarę Ameryki, że takie wejście w modlitwę z takim, inaczej, wbiegnięcie w modlitwę z takiego świeckiego świata u mnie się nie sprawdza, ponieważ kiedy klękam na kolana tylko po to, żeby przedstawić Panu Bogu moje prośby, albo tylko po to, żeby mu podziękować, to po kilku słowach zaczynam się rozpraszać. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego. Chcecie się modlić, próbujecie mówić Bogu o pewnych rzeczach, a myśli gdzieś tam płyną w inną stronę. Łapiecie się na tym, że przecież klęczę, miałam rozmawiać z Bogiem, ale za 5 minut myśli znowu gdzieś uciekają. Przy takiej pogodzie jak ta, to już w ogóle nawet minuta wystarczy. Dla mnie był to problem, dopóki nie zaczęłam modlitwy od uwielbienia Boga poprzez wymienienie Jego tytułów, ale nie na zasadzie Boże Ojcze, Stworzycielu, Odkupicielu i tak dalej, tylko naprawdę uświadomieniu sobie, co każdy z nich znaczy i z jakimi konsekwencjami wiązał się dla Boga. Kiedy klękamy ze świadomością tego, kim jest Bóg i ile dla nas zrobił. Kiedy klękamy ze świadomością tego, że jest nie tylko naszym bliskim Ojcem, ale jest władcą całego Wszechświata, stajemy na zupełnie innej pozycji, niż, tak jak mówiłam wcześniej, wbiegając z codzienności. Nie wystarczy od czasu do czasu westchnąć do Boga. Nie wystarczy czasem powiedzieć Panie Boże dziękuję, a czasem powiedzieć Panie Boże proszę. Kluczowym dla nas jest zrozumieć, że Pan Bóg jest naprawdę kimś potężnym. Kimś niewiarygodnie potężnym. To jest ktoś, kto zasługuje na czas zupełnego uwielbienia. To jest ktoś, kto zasługuje na to, żeby stać przed Nim z szacunkiem, z godnością, z pełną powagą. Ktoś zupełnie święty i czysty. I ten argument był dla mnie zawsze głównym argumentem w dyskusjach na temat spowiedzi. Bo pojawiają się czasem takie zdania, że spowiedź bezpośrednio kierowana do Boga jest czymś łatwym, bo można sobie nagrzeszyć, później się człowiek pomodli i jest wszystko załatwione. Kiedy stajemy przed Bogiem i wiemy, że to jest istota święta, że to jest istota potężna, tak jak mówiłam, że to jest władca całego Wszechświata, stwórca całego Wszechświata, to jest brak słów na to, żeby opisać potęgę i wielkość naszego Boga. Kiedy stajemy przed taką istotą, to nawet mały grzeszek już wcale nie wydaje się mały. Bo zdajemy sobie sprawę ze wszystkiego, co jest brudne, ze wszystkiego, co
nas zatrzymuje i nasze problemy, które gdzieś tam chcemy Panu Bogu przedstawiać, też stają się zupełnie czym innym. Właśnie dlatego, że zdajemy sobie sprawę, przed kim stoimy. Drugim punktem w tym uświadomieniu sobie jest fakt, że modlitwa to jest faktyczna relacja. Nie ma związku bez komunikowania się ze sobą. Modlitwa nie jest odklepaniem pewnych formuł. I wiecie, tu nie chodzi o modlitwy napisane, wyuczone, bo ja jako adwentystka, która modli się swoimi słowami, też mam pewne swoje wyklepane formuły, które powtarzam od czasu do czasu, już nawet nie zawsze zdając sobie sprawę tak naprawdę, co one oznaczają. Ale modlitwa to jest naprawdę nawiązanie relacji z Bogiem. To jest rozmowa z Nim. Myślę, że o tym powinniśmy pamiętać nie tylko w czasie prywatnych modlitw, ale na każdym nabożeństwie. Bo i to też widziałam w sobie jako problem, że z czasem i pieśni, które też są modlitwami, i modlitwy stały się dla mnie czymś w rodzaju przerywnika na nabożeństwie. Że główna część nabożeństwa to szkoła sobotnia, element pisarzy najważniejsza, więc szkoła sobotnia jest najważniejsza, kazanie, czyli wykład Słowa Bożego i wszystko takie przeintelektualizowane dla mnie było. Że wiedza o Bogu, mówienie o Bogu. Dopóki nie zdałam sobie sprawy, że ta część nabożeństwa, kiedy modlimy się i śpiewamy, to jest część nabożeństwa, kiedy nie mówimy o Bogu, ale kiedy mówimy z Bogiem. Więc to jest część nabożeństwa wyjątkowo uroczysta i czas wyjątkowo święty. Nie jest przerywnik, żebyśmy wstali, rozprostowali kości, zaczerpnęli powietrza, a w tym czasie jedna osoba się pomodli. To jest czas, kiedy wszyscy, jako Kościół, jako zbór, stajemy jedno przed Bogiem i możemy rozmawiać z Nim, możemy czcić Go, możemy wyrażać Mu swoje podziękowanie i Go uwielbiać. W wyjątkowy sposób, bo robimy to razem, bo stoimy przed świętym Władcą Wszechświata, który chce nas słuchać. To jest niesamowite, że Pan Bóg, od którego zależy wszystko. My na ziemi nie mamy nawet pojęcia o tym, co znaczy taka władza nad wszystkim, co znaczy taka potęga. I taka istota chce zwrócić uwagę na wszystko to, co do niej mówimy. Chociaż jest to niedoskonałe, chociaż wielokrotnie brakuje nam słów, brakuje nam zwrotów. Wielokrotnie powtarzamy to samo, albo nie mówimy tego, czego chcieliśmy. Ale Pan Bóg, jestem przekonana, że z żywym zainteresowaniem wsłuchuje się w każde słowo naszej modlitwy. Czy my wsłuchujemy się w każde słowo modlitwy? Czy my zwracamy uwagę na to, co mówimy Panu Bogu? Myślę, że to jest kluczowy czas naszych nabożeństw. Nie twierdzę, że jest ważniejszy od szkoły sobotniej czy od kazania, ale jest to czas kluczowy, kiedy nawiązujemy jako Kościół relację z Bogiem. I trzecia rzecz, bo zwracam uwagę na wyjątkową potęgę Boga i Jego moc, ale to, co jest dla mnie niesamowite, to też ogromna bliskość, jaką Pan Bóg chce mieć w stosunku do nas. To, że przejmuje się każdym naszym problemem. To, że chociaż jesteśmy takimi ziarenkami piasku w zasadzie na tej ziemi, każdy nasz smutek porusza Pana Boga. Każda nasza rana, myślę, że rani Jego serce. Wspaniały Król, który przejmuje się zdartym kolanem dziecka, który przejmuje się naszymi problemami w pracy, który przejmuje się naszymi konfliktami w zborze, naszym wstydem w wielu sytuacjach, to jest osoba naprawdę godna czci i uwielbienia. I kiedy zdaję sobie z tego sprawę, to kiedy klękam na kolana, nie uciekają mi myśli podczas modlitwy. Kiedy zanurzam się w tą Bożą miłość, którą nam objawił i zdaję sobie sprawę z Jego miłości, nie uciekają mi myśli w czasie modlitwy. To nie musi być długa modlitwa. Ale myślę, że ważne jest to, w jaki sposób podchodzimy do Boga w tym nawet krótkim czasie. Jakiś czas temu modliłam się do Pana Boga i właśnie chciałam podejść w ten sposób, podejść uczciwie. I trudno mi to opisać, ale miałam taką jedną modlitwę, kiedy prosiłam Pana Boga, żeby pokazał mi, jak mnie kocha.
takie trochę dziecinne, takie może trochę kobiece, bo kobiety mają tendencję takich pytań, a czy mnie kochasz, a jak bardzo i tak dalej. Ale chciałam się dowiedzieć od Pana Boga, Panie Boże, pokaż mi tą miłość. Trudno mi to opisać i to nie przyszło od razu, musiałam chwilę poczekać, ale zalała mnie taka fala ciepła i świadomości tego wszystkiego, co Pan Bóg dla mnie zrobił i tego, co było napisane w Biblii i wspomnienia tego, co działo się w moim życiu i niektóre rzeczy, których do tej pory nie doceniałam, że tak jak mówię, nie da się tego opisać, ale zachęcam was wszystkich, abyście z pełną świadomością mocy i z pełną świadomością bliskości Boga prosili Go i pytali o pokazanie, jak was kocha, w jaki sposób chce was wprowadzić, co chce wam pokazać. Pan Bóg naprawdę na takie modlitwy odpowiada. Kiedy podchodzimy do Boga we właściwy sposób, w taki sposób, z szacunkiem, z powagą, z pełną świadomością Jego potęgi i Jego bliskości, uwierzcie mi, że nie ma problemu z tym, że nasze modlitwy wyglądają jak wystarzycie. Bo tak się nie dzieje. Nasze priorytety w tym momencie stają się zupełnie inne. I chciałam przeczytać nagle z listu do Filipian. Jeśli chcecie, możecie otworzyć go razem ze mną. To jest 4 rozdział z listu do Filipian. 1, 6 i 7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Myślę, że to jest jeden z efektów traktowania Boga poważnie w naszych modlitwach. Po pierwsze, odpadają nam wszystkie troski. To nie znaczy, że Bogu o tym nie powiemy. To nie znaczy, że nie powiem Panu Bogu, że martwi mnie sytuacja w mojej pracy, albo że martwi mnie brak pracy, albo zła sytuacja. To znaczy, że jeśli ja to Panu Bogu powiem, to ja wiem, że on o tym wie, że się tym zajmie. To znaczy, że jeśli ja to Panu Bogu powiem, to ufam Mu na tyle, że nie muszę gnębić się tym dłużej. Nie muszę się zastanawiać, nie muszę zapętlać się, szukać za wszelką cenę jakichś rozwiązań. Pan Bóg o tym wie i Pan Bóg mi na pewno pomoże. We wszystkich modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Myślę, że to jest kolejny istotny element. Nie zapominajmy o dziękczynieniu. Nawet prośby, które przedkładamy przed Pana Boga, to wszystko ma być okraszane słowami dziękczynienia. I Paweł pisze, że efekt tego będzie taki, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest niewyobrażalna obietnica. To jest tekst, który można tak przeczytać cały rozdział i położyć się spać, powiedzmy, ale to jest tekst, który, kiedy rozważymy go samego w sobie, to jest taka niesamowita obietnica, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. My nie musimy wszystkiego rozumieć, nie musimy wiedzieć, co się dzieje wokół nas, bo pokój Boży przewyższa to wszystko i On będzie strzec. Będzie strzec nie tylko naszych serc, ale będzie strzec także naszych myśli. Nie musimy się zastanawiać, w jaki sposób skierować swoje myśli na sprawy Boże, albo w jaki sposób panować nad emocjami, kiedy najbliższa osoba mnie rani. Pan Bóg mówi, że Jego pokój, który przewyższa to wszystko, będzie nas strzec pod każdym względem. I drugi tekst, który również chciałam z wami otworzyć, to jest z kolei z listu do Kolosan, z 4 rozdziału. I to jest 2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Myślę, że to jest też rzecz, której musimy się nauczyć, której ja musiałam się nauczyć. Nie chodzi tylko o to, żeby dziękować. Chodzi o to, żeby być czujnym z dziękczynieniem. Brakuje nam tego, prawda? Ja widzę w sobie, że dopiero kiedy naprawdę nastawię swój umysł na szukanie błogosławieństw Bożych w swoim życiu, bo ja z natury jestem trochę wymagająca, czepiańska i widzę to, czego brakuje, a nie widzę to, co mam. Dopiero kiedy nastawię swój umysł na szukanie obecności Boga w swoim życiu, na szukanie Jego błogosławieństw, dopiero kiedy wyczulę się i zacznę być czujna w tym, co się dzieje wokół mnie, dopiero wtedy widzę, w jaki wspaniały sposób Pan Bóg działa. I to bardzo często w rzeczach, o które nawet go nie prosiłam.
jakiś czas temu, nie jakiś czas temu, w tym tygodniu. W tym tygodniu jechałam, no bo rozmieszczać plakaty jest. I mamy dwóch kierowców. Jeden z nich jest bardzo przyjazny i zawsze można na niego liczyć, jeśli chodzi o pomoc. On idzie i wjeżdża razem z nami. Drugi jest... jest raczej taki konfliktowy i nie chce pomagać, nie jest skory do pomocy. On mówi, ja jestem kierowcą, wieszaj sobie co chcesz, ja nie mam z tego. I jadąc na te plakaty, naprawdę miałam nadzieję, że pojadę z tym fajnym. I pojechałam, tak? Chociaż wszystko składało się zupełnie na odwrót. Koniec końców wyszło na to, że pojechałam tak, jak chciałam. I właśnie Mariusz, kiedy jechaliśmy na te plakaty, mówi, no widzisz, wymodliłaś sobie mnie. Wszystko się składało inaczej, wymodliłaś sobie, że pojechaliśmy razem. Ja w tym momencie tak pomyślałam, dziękuję Ci, Panie Boże, chociaż wcale się o to nie modliłam, ale dziękuję Ci, że przewidziałaś moje potrzeby. Pan naprawdę przewiduje wszystkie nasze potrzeby, tylko musimy być czujni z dziękczynieniem. Kolejna rzecz jest taka, że rozmowa z Panem Bogiem to nie jest wykonanie telefonu do męża z listą zakupów. To znaczy, nie chodzi o to, żeby powiedzieć Panu wszystko, odłożyć słuchawkę i sprawa jest załatwiona, tylko weźmy pod uwagę, że Pan Bóg też może mieć coś do powiedzenia do nas. Może chcieć odpowiedzieć, może chcieć powiedzieć coś, o co w ogóle nie prosiliśmy, albo po prostu powiedzieć coś do nas. I to nie musi być polecenie, tak jak do Filipa, iść na drogę pustynną. Pan Bóg może chcieć nam powiedzieć, dziecko, dzisiaj było Ci ciężko, ale cieszę się, że zachowałaś cierpliwość. I dlaczego nie pozwolić Panu Bogu na coś takiego? Wiecie, kiedyś podczas modlitwy, kilka lat temu, miałam takie, może zabawne doświadczenie, ale pokazujące właśnie, w jaki sposób ja podchodziłam do modlitwy. Modliłam się o pytania na egzamin. Miałam dostać wcześniej od mojej wykładowczyni. Zakres był bardzo obszerny. Ja miałam tydzień jeszcze tego egzaminu, ale miałam jedno zagadnienie, z którego czułam się pewnie. Była to poezja Herberta. Więc z całej poezji współczesnej, cała poezja współczesna polska jest naprawdę szerokim zagadnieniem. Zrozumieć i nauczyć się jednego poety albo jednego nurtu poetyckiego w tydzień to jest zadanie bardzo karkołomne. Choć studenci wiedzą, że wszystkiego da się nauczyć w jedną noc. Ale modliłam się do Boga, żeby to było coś związane, coś w tym kierunku. Mówię, nie musi być Herbert, ale coś, żebym wiedziała, żebym znała. I podczas tej modlitwy czułam taką niesamowitą potrzebę otwarcia maila i sprawdzenia, co jest na mailu. I tak to odganiałam, jak mogłam. Mówię, Panie Boże, no ja chcę się skupić, zabierz to ode mnie, chcę z Tobą rozmawiać, ale wiecie, jak jest z takimi myślami. Była coraz bardziej natrętna, coraz bardziej natrętna. W końcu mówię, Panie Boże, przepraszam Cię. Przepraszam Cię, Panie Boże, odbiorę tego maila, bo mi to nie da spokoju i zaraz wrócę do modlitwy i będziemy kontynuować, ale teraz chwila przerwy, no bo nie jestem w stanie się skupić. Wyobraźcie sobie, że na mailu dostałam w czasie modlitwy wiadomość od promotorki, że będę miała pytanie z poezji Herberta. I teraz właśnie, jak to jest, że nie znałam głosu Bożego na tyle, żeby wiedzieć, że Pan po prostu zrobił mi niespodziankę. I w czasie, kiedy modliłam się do Niego, Pan Bóg już chciał mi odpowiedzieć, już powiedzieć, słuchaj, no Ty się modlisz, masz odpowiedź, nie musisz dłużej o to prosić. A ja prosiłam, uparcie prosiłam, denerwowałam się, że się nie skupia tak, jak należy. Pan Bóg już miał odpowiedź. Myślę, że wiadomo, powinniśmy być wyczuleni, bo nie każda rozpraszająca myśl jest od Pana Boga, ale z drugiej strony Pan Bóg odpowiada, Pan Bóg ustawia na pewne sytuacje, Pan Bóg pokazuje na pewne rzeczy, chce do nas mówić, chce nas uczyć. Ellen White napisała w książce W atmosferze niebios, że Bóg pragnie, byśmy przychodzili do Niego w modlitwie, aby mógł oświecić nasze umysły. Tylko On może nam dać należyte zrozumienie prawdy. Jedynie On może zmiękczyć i podporządkować serce. On może rozjaśnić rozum, by potrafił odróżniać prawdę od błędu. Może także ująć w karby rozgorączkowany, niespokojny umysł i dać mu zrozumienie i wiarę, które wytrzymają próbę. Módl się więc, módl bez przestanku. Pan, który wysłuchał modlitwę Daniela, usłyszy także Twoją, jeśli przyjdziesz do Niego tak, jak to czynił Daniel.
Dla mnie chyba najważniejszym zdaniem w tym cytacie jest, że Bóg może także ująć w karby rozgorączkowany, niespokojny umysł i dać im zrozumienie i wiarę, które wytrzymają próbę. I doświadczam tego bardzo często, bo Piotrek zapewne to potwierdzi i wie, że rozgorączkowany, niespokojny umysł to naprawdę jest opis mojego charakteru w niektórych sytuacjach, zwłaszcza emocjonalnych. I wypróbowałam wielokrotnie, że w sytuacji, kiedy naprawdę nie radzę już sobie ze sobą, to ciężko opisać, bo osoba, która jest taka spokojna, opanowana, no nie każdy doświadcza takich rzeczy. Ale ja czasami czuję jakieś takie emocje zupełnie sprzeczne ze sobą, albo w ogóle nie potrafię ich pogodzić. Czasem mam wrażenie, że nadmiar emocji wręcz mnie rozerwie. Czasem odbija się to rykoszetem na moim mężu. I wiem, że w takich sytuacjach, kiedy klękam przed Bogiem, kiedy wylewam przed Nim swoje serce, kiedy naprawdę proszę Go o pomoc, przychodzi od Niego odpowiedź. Zazwyczaj jest to odpowiedź, która nie do końca mogłaby mi się podobać, ponieważ zazwyczaj, kiedy idę żalić się na kogoś na przykład, to Pan Bóg mi pokazuje, że słuchaj, w tym punkcie doprowadziłaś do tego, powinnaś tą osobę przeprosić. Przeproszenie osoby, z którą dopiero co wpadłam w konflikt, jeszcze po uświadomieniu sobie, że to jest moje winy, nie jest czymś łatwym, ale nie wpadłabym nigdy na to samo. Bo wiecie, zazwyczaj szukamy winy w innych ludziach. Pan Bóg pokazuje mi, gdzie popełniam błędy, pokazuje mi, jaki powinna mieć stosunek do pewnych spraw. Pokazuje mi, że w niewłaściwy sposób postąpiłam, że w niewłaściwy sposób potraktowałam kogoś, że to, co proszę, tak naprawdę nie jest tym, czego potrzebuję. Kolejna rzecz to, kiedy już naprawdę modlimy się o coś, prosimy, uznajmy, że Pan Bóg może mieć swoje zdanie na ten temat. Istnieje taki slogan wysłuchana modlitwa. I zazwyczaj jak mówi się, że jakaś modlitwa została wysłuchana, co przez to rozumiemy? Że Pan Bóg spełnił to, o co jakiś człowiek się modli, prawda? Natomiast samo słowo wysłuchana nie sugeruje niczego takiego. Nawet w tym cytacie Ellen White bardzo, bardzo ładnie to zestawiła, mówiąc: Pan, który wysłuchał modlitwę Daniela, usłyszy także Twoją. Pan Bóg słucha wszystkich naszych modlitw. Pomimo swojej potęgi, pomimo swojej mocy, skupia się na każdym drobnym naszym problemie i słucha wszystkich naszych modlitw. Ale to nie znaczy, że wszystkie zostaną spełnione w taki sposób, jaki sobie wyobrażamy. Pan Bóg może mieć swoje zdanie na ten temat. Nie możemy oczekiwać, że teraz przyjdziemy do Pana Boga, powiemy, że chce to, to, to i to i Pan Bóg wysłuchał, czyli spełnił wszystkie te moje życzenia. Wiele razy modliłam się i dziękowałam Panu Bogu za to, że niektórych moich modlitw nie spełnił, chociaż jej wysłuchał. Zdarzało się też tak, że kiedy naprawdę mi na czymś zależało, kiedy modliłam się, na pewno znacie tę sytuację, kiedy człowiek klęczy, płacze przed Bogiem, bo jest w sytuacji, kiedy nie widzi wyjścia poza jednym i o to jedno właśnie się modli. Zdarzało się tak, kiedy szukałam pracy, zdarzało się tak w innych sytuacjach. I pamiętam bardzo wyraźnie, że to były dla mnie trudne modlitwy emocjonalne. Modlitwy nie zawsze, znaczy nie chcę zabrzmieć źle, mówiąc, że modlitwy nie zawsze są przyjemnością, ale czasem wiążą się z trudnymi emocjami. Kiedy prosimy Boga o wybaczenie, to nie jest dla nas przyjemność, bo to łączy się z trudnymi emocjami. Kiedy wstajemy z takiej modlitwy, owszem, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, ale sama modlitwa może łączyć się z bólem, może łączyć się z przykrością, z emocjami, których wolelibyśmy unikać. I ja w taki sposób modliłam się o moją pracę i walczyłam z Bogiem wtedy, bo koniecznie chciałam tę jedną pracę, nie miałam widoków na żadną inną. A Pan Bóg pytał mnie, czy jeśli ma dla mnie inny plan, czy jestem w stanie z tego zrezygnować. Więc to mnie zmroziło, jeszcze bardziej prosiłam Pana Boga, pokazując Mu wszelkie argumenty za tym, że ta praca jest dla mnie idealna. Naprawdę miałam sporo tych argumentów. Więc przedstawiałam Panu Bogu to wszystko, że z tego powodu, z tamtego powodu i w ten sposób mi ułatwi. I soboty może będę miała wolne. I miałam tych argumentów bardzo dużo, ale cały czas pojawiało się pytanie,
a co jeśli mam dla ciebie inny plan? Czy jesteś gotowa mi to podporządkować? Kiedy bardzo wam na czymś zależy, wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Moja odpowiedź brzmiała: Panie Boże, ja wcale nie mam ochoty ci tego podporządkowywać, bo ja chciałabym, żeby działo się tak, jak chcę, ale ufam ci i chociaż nie mam ochoty, daję ci moją drogę. Wiecie, co się stało? Dostałam tę pracę, którą się modliłam. Ale dopiero w momencie, kiedy byłam gotowa na wszelkie inne Boże rozwiązania. Pan Bóg bardzo często czeka na nas ze spełnieniem naszych modlitw, bo nie jesteśmy na to gotowi. Nie dlatego, że nie jesteśmy gotowi dostać to, o co prosimy, że, tylko dlatego, że prosimy na zasadzie: ja muszę to mieć, a nie na zasadzie: Panie Boże, niech się dzieje wola Twoja. Pan Bóg chce spełniać nasze modlitwy. Pan Bóg chce nam pomagać. Pan Bóg nie chce, żeby nam było trudniej w życiu, żebyśmy mieli więcej problemów, żebyśmy cierpieli. Ale czasem musi doprowadzić nas do punktu, kiedy klęcząc przed Bogiem, często z płaczem, ze złamanym sercem, mówimy: zostawiam to, Panie Boże. Zależy mi na tym niewyobrażalnie i wiele jestem gotowa dla tego zrobić, ale decyduję się, że oddam tę sprawę w Twoje ręce. I dopiero wtedy Pan Bóg może działać i może działać w sposób najlepszy z możliwych. Bo Pan Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny, a o tym bardzo często zapominamy, mówiąc mu o swoich pomysłach. Bo my nie jesteśmy wszechwiedzący i my nie jesteśmy wszechmocni. Bardzo podoba mi się postawa przyjaciół Daniela, którzy, ja bardzo często to poruszam, którzy stoją z takim, no, przed wyborem życia i śmierci, tak naprawdę. Nie jest to modlitwa, ale słowa dokumentujące ich postawę. Kiedy król każe im oddać pokłon, bo jak nie, to zostaną wrzuceni do ognistego pieca, oni odpowiadają, to jest napisane w księdze Daniela w rozdziale 3, wersety 17 i 18. Odpowiadają królowi: jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniósłeś półkonu, nie oddamy. Oni są świadomi tego, że Pan Bóg może mieć inną wolę, może postąpić inaczej. Jeśli może nas uratować, uratuje nas. To nie jest wątpliwość w moc Boga, że no może nie może nas uratować, no to wtedy nic z tego. Oni zdają sobie sprawę, że Pan Bóg ma swoje drogi, że Jego myśli to nie są nasze myśli. Jeśli to będzie dla nas dobre, jeśli Pan Bóg chce tak zrobić, jeśli to jest Jego wola, uratuje nas. Jeśli nie, jesteśmy gotowi umrzeć. Zgodnie z wolą Bożą. To jest niesamowita postawa. Ja prawie, że kłóciłam się z Panem Bogiem o pracę, a oni w sytuacji życia i śmierci mówią: Boże, jeśli taka jest Twoja wola, okej, idziemy do pieca. Nie wiem, czy bym tak potrafiła, ale modlę się i wierzę, że Pan i mnie, i każdego, kto będzie tego prawa, doprowadzi do takiej postawy. I ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. No może nie jest to dyskusyjna rzecz, ale jest to taka, jest to najbardziej praktyczna rzecz. Bo powiedzcie mi, jak myślicie, jeśli chodzi o jakieś, nawet na kolei, o wypadki. Jakie są podstawowe przyczyny wypadków ze strony pracowników, błędów pracowników? Gdybyście mieli określić. Są dwie. Łamanie przepisów. Łamanie przepisów, tak, chociaż z czegoś to wynika. Nie. Nie wiecie, jedna z tych rzeczy... Tak, jedna z tych rzeczy to jest nieuwaga. Ewidentna nieuwaga, nie zrobienie tego, co trzeba, z nieuwagi zazwyczaj wynika łamanie przepisów i tak dalej. Ale druga rzecz, która jest przyczyną chyba największej ilości wypadków, to jest rutyna. Bo ktoś zawsze robił w taki sposób i zrobił znowu w taki sposób. Koniec. Bo nigdy nie wstawało się sprawdzić pewnych rzeczy na gruncie, znowu nie wstał, tym razem powinien był sprawdzić. Rutyna to jest coś, co zabija związki. Rutyna to jest coś, co sprawia, że nasze życie
staje się monotonne. Rutyna to jest coś, co może zabić nasze życie modlitewne. Dlatego myślę, że warto też zwrócić na to uwagę, żeby nasze życie modlitewne nie ograniczało się do tego, że uklękniemy i powiemy: Panie Boże, dziękuję Ci za stworzenie i zbawienie, proszę o błogosławieństwo, amen. Bo wiecie, no czasem modlimy się modlitwami, którymi moglibyśmy się modlić całe życie, mówiąc dokładnie to samo, ale to nie jest nic świeżego. To nie jest nic, co pozwala Bogu nas przemieniać. To nie jest nic nowego dla Pana Boga. Tak jak w naszych związkach, w naszych przyjaźniach, w naszych małżeństwach, potrzebujemy czegoś ekstra, czegoś ponad to, co jest na co dzień, tak samo potrzebujemy tego z Bogiem. Musimy zadbać o to. I modlitwa, jeśli zadbamy o nasze życie modlitewne, tak praktycznie zadbamy, może być najpiękniejszym czasem w ciągu dnia. To nie będzie tak, że uklękniemy i pomyślimy sobie, no dobra, 10 minut, a później idę poczytać fajną książkę. To naprawdę może być czas, do którego będziemy tęsknić, który będzie naszą rozkoszą. Kiedy będziemy naprawdę stać z rękami złożonymi, czy wzniesionymi, czy klęczeć, czy w jakiej innej postawie zwracać się do Boga i będziemy wiedzieć, że to jest czas, kiedy jesteśmy ja i On, kiedy rozmawiamy z Nim, kiedy czujemy ten przedsmak nieba, o którym marzymy, tak jak Ala śpiewała. Więc takie moje pomysły. Jestem przekonana, że każdy z Was będzie miał własne i zachęcam do tego, żebyście po powrocie do domu zastanowili się nad własnym sposobem uatrakcyjnienia życia modlitewnego. Takie moje pomysły to jest, no bo poza tym, że się modlimy i śpiewamy, pieśni są świetnym sposobem na modlitwę, dlaczego nie napisać Panu Bogu psalm? Dawid pisał tyle psalmów, no nasze nie wejdą do kanonu Pisma Świętego, ale ja myślę, że modlitwa to nie jest tylko słowo, które wypowiadamy, ale słowo, które piszemy z myślą o Bogu, słowo, nad którym zastanawiamy się, w jaki sposób lepiej Go uwielbić, w jaki sposób lepiej Go nazwać, to też jest wspaniały sposób na uwielbienie Boga. Dlaczego nie zadbać o nastrój podczas modlitwy? Są osoby, którym dużo łatwiej się skupić, kiedy ten czas będzie wyjątkowy, święty, kiedy postawią na stole świece i w taki wyjątkowy sposób odczują, że są na randce z Panem Bogiem. Jeśli kogoś nie rozprasza muzyka, może jakiś delikatny podkład instrumentalny, to też sprzyja nastrojowi i ten czas jest taki wyjątkowo święty, kiedy tylko na coś delikatnego, żeby to nie rozpraszało nas w tej rozmowie z Panem Bogiem. Moja siostrzenica obecna tutaj miała na przykład bardzo fajny sposób na modlitwę, że pisała do pieśni znanych, dopisywała na przykład następną zwrotkę. Tak jak czuła, to co chciała Panu Bogu powiedzieć. Jeśli nie potrafimy napisać całej pieśni, ja na przykład nie potrafię, dlaczego nie usiąść i nie śpiewać Panu Bogu własnymi słowami, to co sami chcielibyśmy mu powiedzieć. Dlaczego nie pozwolić sobie na pewne eksperymenty z postawą w modlitwie? Ja nauczyłam się, i dla mnie jest to blokada, że zawsze stoję ze spuszczoną głową i ze złożonymi rękami. Ale myślę, że Pan Bóg i tutaj chce nas prowadzić. Może spróbować, czy nie lepiej będzie nam się rozmawiało z Panem Bogiem z podniesionymi rękami. Może czasem zmienić, czasem uklęknąć, czasem wstać. Zmiany są dobre. To nie jest tak, że musimy robić coś, co robiliśmy zawsze. Wiadomo, że nie powinniśmy wpadać w jakieś charyzmaty i iść za bardzo w tą stronę nastroju, bo modlitwa jest to jednak rozmowa z Bogiem, świadoma rozmowa z Bogiem. Nie zostawię ten temat, ale myślę, że każdy z nas będzie miał jakieś takie swoje sposoby właśnie na to, żeby ten czas był żywy, żeby nie kojarzył się z monotonią, żeby nie był nudny. Pozwolajmy Panu Bogu pokazywać na pewne rzeczy. Może pozwólmy sobie, może z przyjaciółmi, zorganizować jakiś wieczór uwielbienia albo godzinę uwielbienia. Czas, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy się modlić. Może spróbujmy, wiecie, bo ze spotkań modlitewnych tutaj w dworze kojarzę, że spotkania modlitewne tak naprawdę u nas to są spotkania biblijne. Wszystkie spotkania modlitewne są spotkania biblijne. Może spróbujmy zorganizować godzinę, kiedy będziemy tylko uwielbiać Pana Boga.
Nasz potężny, wspaniały, wszechmocny Bóg zasługuje na taką godzinę. Zasługuje na coś takiego. Zasługuje, żeby mu powiedzieć to wszystko, czego tak naprawdę nie mówimy mu na co dzień. Bo na co dzień mamy życie, które musimy Panu Bogu przedstawić, prośbę, które chcemy, żeby spełnił. Czasem podziękujemy, fajnie, ale Pan Bóg zasługuje na, nie wiem, czy to źle nie zabrzmi, ale na komplementy z naszej strony. To jest tak wspaniała istota, że nasze podziękowania, nasze uwielbienie powinno być nieustające. W Psalmie 141, i to jest chyba dla mnie jeden z takich motorów napędzających też moje życie modlitewne. W Psalmie 141 Dawid napisał takie ciekawe słowa. W objawieniu powraca ten obraz. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Czy nasze modlitwy ładnie pachną? Czy są wonią przyjemną Bogu? Dawid porównuje to do kadzidła. Czy nasze modlitwy są takim kadzidłem? I wiecie, ja nie mówię tego, żeby teraz zdołować wszystkich i samą siebie, bo nie potrafię się modlić albo nie robię tego zbyt dobrze. Bo tak jak mówiłam na początku, Pan Bóg mówi, że Duch Święty wspiera nas w tym wszystkim. Że jakieś nasze niedociągnięcia, niedoskonałości Duch Święty wygładzi, jest w stanie to zrobić. Ale myślę, że każdy z nas też dla naszego pożytku może wpłynąć na swoje życie modlitewne. Może poprawić poziom swoich modlitw, jakość swoich modlitw. Naprawdę możemy przychodzić do Pana Boga z radością, z przyjemnością, w taki sposób, że będzie to najwspanialszy czas w ciągu naszego dnia. Bo będzie to czas spędzony z naszym Ojcem, który jest królem wszystkiego. Taka wyjątkowa audiencja na świętej ziemi, gdzie możemy przed kimś wszechpotężnym wylać całe nasze serce. To jest niesamowite i to jest taki przywilej, że naprawdę ja cały czas mówię, że brak mi słów, ale brak mi słów, żeby to określić. Trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak blisko Pan Bóg dopuszcza nas do siebie w tym czasie. Na zakończenie chciałabym przeczytać tekst, który był czytany już przed moim kazaniem, w taki sposób, który... Znaczy, ten tekst mówi o modlitwie w sposób, który pokazuje nam właśnie, jak blisko do Boga możemy podejść. Jest to tekst zapisany w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. I wersety od 15 do 16, a w zasadzie od 14 do 16 przeczytam. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Bóg jest Królem Wszechświata. Jest niesamowicie potężny. Ma moc nad wszystkim. Ale dzięki Chrystusowi możemy przystąpić do tronu łaski z ufną odwagą. Możemy prosić Boga, możemy zwracać się do Niego z ufną odwagą. I tego chciałabym wszystkim życzyć. Amen.